Witam serdecznie, kolejna moja pomocnicza prezentacja gitary. Można sobie obejrzeć z bliska instrument. Mam nadzieję, że filmiki pozwolą na zapoznanie się. Gibson SG Special, to nie jest wersja faded, tylko normalna lakierowana. Trochę jest brudna podstrunnica, bo gram na tej gitarze, a są założone w miarę nowe struny, więc jest podstrunnica troszeczkę utytułana, ale na pewno przed wysłaniem, przed sprzedażą generalnie wyczyszczę i nie będzie problemu z tym. Zawsze konserwuję gitary. Po prostu jej używam trochę tej gitary jeszcze sobie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Szkoda mi jej sprzedawać. Progi generalnie prawie jak nowe. Tutaj na tym bardzo delikatne jakieś ślady użycia, ale to niewielkie. Tak to wszystko jest tutaj elegancko. Wszystko jest wyregulowane jak to w Gibsonach. Bardzo ładny instrument. Co ciekawe, gitara jest wykonana z jednego kawałka drewna. Bardzo rzadko widziałem chyba trzy takie instrumenty w życiu. Generalnie robi się z dwóch, trzech, nawet czterech, czasem pięciu kawałków gitary. Rzadkie są takie gitary z jednego kawałka. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, to już jest kwestia dyskusyjna. Tak się właśnie prezentuje ten SG. Jakieś bardzo naprawdę drobne tutaj są. Drobne ślady użytkowania, widoczne tak właśnie pod światło. Nie wiem, na tej gałeczce jest jakieś takie, nie wiem czy to będzie widać. Na pewno widać też na zdjęciach, wszystko jest też na zdjęciach. Ale generalnie gitara jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. Proszę bardzo, dla maniaków numer można sobie wynaleźć na Guitar Dater Project, z którego roku jest ta gitara, jeśli kogoś to interesuje. Chociaż jest to w opisie, tutaj takie o drobne przytyknięcie na główce. Ale na przykład wiesz, zdrowiutki, wszystko się nie ten. No i tak jak mówię, gitara jest jednego kawałka drewna. No niektórych to może zaciekawić, niektórych nie. Ale warto to po prostu odnotować i taki jest fakt, jeśli chodzi o tą gitarę, więc po prostu o tym mówię, proszę sobie obejrzeć. Naprawdę, ja tutaj się dooglądałem tych, szukałem łączy przez pół godziny i nie ma, no. Tutaj się wydaje jakby było, ale nie jest. Tak naprawdę. To po prostu tak się układa. Tak się układa to drewno. No to niestety odbija mi się ściana, więc to tak też nie można. Ale naprawdę, no na moje oko, pod światło i pod wszystko inne, tutaj mały taki dinksik. Generalnie jest korpus jednego kawałka drewna, to się czasem w gitarach zdarza. No i taki filmik pomocniczy, zapraszam na moje Allegro, zapraszam na mój kanał YouTube. Wiele gitar do posłuchania, do obejrzenia, do posłuchania o gitarach, filmiki o gitarach. Nowy cykl, to po prostu takie tutaj, a te to takie filmiki pomocnicze. Jeszcze odwróćmy go na chwilę. Na sekundkę proszę bardzo, tak się prezentiren. Gibsonen.